Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody odpowiem na pytanie, które często mi zadajecie. Jak prowadzić taki biznes, który ja od jakiegoś czasu prowadzę, czyli biznes online. Trochę będę nawiązywać do marki online, ale 5 kluczowych punktów, o których powinnaś pamiętać, zanim zaczniesz. Już zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, trochę wprowadzę Cię w to, dlaczego o tym w ogóle chcę mówić. Mniej więcej od 2-3 lat zmieniłam zupełnie mój model biznesowy. Kiedyś prowadziłam agencję, współpracowałam z firmami, przedstawiałam im oferty, jeździłam do ich siedzib, negocjowałam, dyskutowałam, podpisywałam kontrakty. Teraz wygląda to trochę inaczej. Przede wszystkim pracuję tylko i wyłącznie z mojego laptopa. Kieruję moim zespołem zdalnie. Widzimy się raz na jakiś czas. Sprzedaję moje produkty głównie online. Zarówno te produkty fizyczne, jak i kursy, szkolenia, czyli produkty cyfrowe. I na pewno wiele osób mówi Ci, jak prowadzić biznes online, wiele osób Ci doradza, wiele osób chce Ci wytłumaczyć, jak to zrobić. Ja nie będę się tutaj wymądrzać, powiem Ci tylko 5 punktów, o których ja pamiętałam, które wypisałam sobie ostatnio, które widzę, że wiele osób pomija i nie zaczyna od tej strony, od której powinno, więc dzielę się z Tobą moim doświadczeniem. A tak na marginesie, nazywam się Joanna Ceplin, jeżeli mnie nie znasz, i zapraszam na moją stronę joannaceplin.pl. Tam przeczytasz mnóstwo postów na temat mediów społecznościowych i budowania marki online. Pierwszy krok, bardzo ważny, o którym większość osób zapomina, to zanim zrobisz rewolucję i zaczniesz zmieniać swój model biznesowy, zastanów się, co będziesz oferować swoim klientom, co im będziesz sprzedawać, na czym chcesz zarabiać. Czyli pierwszy punkt to po prostu sprzedaż. Sprzedaż jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli Twój biznes nie będzie miał przychodów, to nie będziesz mógł go rozwijać i tym samym nie możesz wiecznie funkcjonować na zasadzie kiedyś zacznę zarabiać. Bardzo ważne jest tutaj, aby skupić się na tym, co potrafimy, co będziemy oferować, czy będą to produkty fizyczne, czy będą to produkty cyfrowe. Możesz online sprzedawać zarówno jedno, jak i drugie, ale już na samym początku określ, w czym się specjalizujesz, w czym jesteś najlepszy i zaplanuj, aby te wszystkie Twoje działania były związane z tym, co lubisz robić. Przykład. Gdy ja postanowiłam przenieść swój biznes właśnie online, oczywiście od razu nie zrezygnowałam z wszystkich innych usług i sprzedaży produktów, które miałam, musiałam na czymś zarabiać. Dalej opracowywałam strategię, dalej świadczyłam konsultacje. Do tej pory świadczę konsultacje, jest to jeden z moich produktów, ale to był wtedy element, który pozwalał mi funkcjonować i dopracowywać resztę produktów. Masz problem i nie wiesz, co możesz oferować online, zastanów się, po co ludzie do Ciebie przychodzą, z jakimi pytaniami, w czym im pomagasz. To jest często pierwszy krok do tego, żeby zastanowić się, jeżeli planujesz dużą zmianę, co mogę oferować online, w czym mogę innym pomóc, w czym jestem wiarygodny, na czym się znam. Może mogę stworzyć produkt, który będę online, a może napisać książkę, którą będę sprzedawać online. Nieważne jaki produkt, ważne, żebyś wiedział, na czym chcesz zarabiać. Krok drugi. Oczywiście uczestnicy marki online doskonale wiedzą i domyślają się, o czym teraz będę mówić. Klient. Już wiesz, w czym jesteś dobry, już wiesz, o co Cię pytają, już wiesz, na czym będziesz zarabiać, ale czy na pewno znasz swojego klienta? Z klientem musisz się zaprzyjaźnić. I tyle. I mogłabym na tym zakończyć. Jeżeli masz z tym problem, odwiedź mojego bloga, wpisz joannaceplin.pl/klient i tam znajdziesz cały post dla osób, które chcą poznać bliżej swojego klienta z pytaniami do pobrania, 30 pytań, które pomogą Ci tego klienta rozpoznać, bo to bardzo, bardzo ważne. To, jak poznasz swojego klienta, jego potrzeby, marzenia, to demograficzne wszystkie wskaźniki, to wszystko pomoże Ci w Twoim biznesie dużo, dużo później do targetowania reklam, do pisania postów, które będą dla Twojej grupy docelowej interesujące. Klient, klient i jeszcze raz klient. Tak jak mówiłam, nie będę przedłużać, wejdź na joannaceplin.pl/klient albo po prostu rozpisz sobie tego Twojego klienta, stwórz personę, awatara. Po co? Po to, żeby przejść do kroku trzeciego. A krok trzeci, tadam, to oczywiście to, żeby zastanowić się, jak tego klienta zainteresować, jak go przyciągnąć do Twoich miejsc w sieci, czy na bloga,
czy na landing page, cokolwiek stworzysz, musisz zapewnić, aby tam panował jakiś ruch, czyli kierować ludzi, jakoś dystrybuować treści. To wszystko warto przemyśleć, bo oczywiście posty na blogu można tworzyć, filmy wideo można kręcić, ale jeżeli nikt tego nie widzi, no cóż, ani nic nie sprzedasz, możesz mieć najlepszy produkt na świecie, ale jeżeli nie będziesz informować o tym produkcie i w jakiś sposób ludzie nie będą trafiać do ciebie, raczej sukcesu nie będzie, albo będzie się rozwijał bardzo, bardzo wolno. W związku z tym zastanów się, gdzie będzie to twoje jedno miejsce, do którego będziesz kierował twoich odbiorców, twoich potencjalnych klientów i jakimi drogami chcesz ich kierować. Jakie platformy społecznościowe w pierwszej kolejności wykorzystasz, na których się skupisz, a to jest bardzo ważne, bo lepiej skupić się na jednej platformie, gdzie jest dużo twoich potencjalnych odbiorców i klientów i tam sfokusować swoje działania, niż tak skakać z platformy na platformę, czyli raz na miesiąc jakiś film na YouTubie, nieregularne posty na blogu, nieregularne media społecznościowe. To wszystko, tą dystrybucję zaplanuj skrupulatnie. Na czym się skupiasz, gdzie są twoi klienci i w jaki sposób ich kierujesz. I nie zapominaj o call to action, o którym mówię na Marce Online, pamiętasz na pewno. Możesz też takie robić przerwniki fajne, że ja się poprawiam. Tadam, tadam, dochodzimy do kroku czwartego. Super, masz już ruch, publikujesz treści w mediach społecznościowych, odpowiednie call to action, kierujesz ich na twoje strony. No dobrze, ale wchodzą na tę stronę, przeczytają, co mają przeczytać i uciekają. To znaczy uciekają, no klikają dalej, nie mają czasu spędzać tam z tobą strony. Jak przekształcić odbiorców twoich treści w klientów? Tu pomoże ci lista mailingowa. I ci, którzy mnie obserwują, wiedzą, jak ja zachęcam do listy mailingowej. Obejrzyj wcześniejsze materiały wideo. Tam o liście mailingowej bardzo dużo mówię. Na moim blogu też znajdziesz posty na temat, jak tworzyć listę mailingową, na co zwrócić uwagę, ale po co ta lista mailingowa i w ogóle gdzie ten punkt. Po pierwsze, jeżeli zaoferujesz coś ciekawego twojemu odbiorcy, to jest szansa, że on zostawi mail w zamian za to. I na przykład tak jak widzisz na moim blogu, ja oferuję ci e-booka, na przykład o tworzeniu transmisji na żywo, ty mi dajesz maila, mam jakiś punkt styku z tobą. Po pierwsze wiem, czym się interesujesz, te transmisje są dla ciebie ważne, a po drugie mam mail i mogę kontynuować naszą relację. I to jest bardzo, bardzo ważne, a cały czas wiele osób krzywo patrzy na listy mailingowe. Lista mailingowa jest narzędziem, które pomoże ci przekształcić odbiorców klientów. I na koniec, ponieważ mówimy o biznesie online, oczywiście musimy też powiedzieć w kroku piątym o sprzedaży online. Rozgość się online, przygotuj cały proces sprzedaży online, przygotuj produkty, opisz je, stwórz strony, kieruj tam swoich odbiorców. Natomiast teraz taki tip dla ciebie, czyli dodatkowy bonus. Pamiętaj o rekomendacjach. Pamiętaj o tym, że ludzie, twoi odbiorcy, potencjalni klienci zwracają uwagę na rekomendacje. W związku z tym zadbaj, aby na twoich stronach, tam gdzie oferujesz, czy to swoje produkty, czy usługi, zawsze były rekomendacje, oczywiście prawdziwe rekomendacje od prawdziwych klientów, które będą potwierdzały to, że warto poznać twój produkt, że warto go kupić, że na pewno otrzymają korzyści, jeżeli z niego skorzystają. Ale jak wziąć te rekomendacje? Skąd je wziąć? Po prostu umów się z kimś i zaoferuj mu za darmo swoje usługi. Czy to nie jest świetny model, żeby dać komuś wartość, a ten ktoś w zamian za to napisał ci rekomendacje? Na początku, jeżeli startujesz ze swoim biznesem, na pewno. Ja też na początku swojego biznesu występowałam mnóstwo razy za darmo. Świadczyłam usługi za darmo, budowałam strategię za darmo po to, żeby po pierwsze ludzie nabrali do mnie zaufania, po drugie chciałam też mieć jakąś praktykę w tym, co robię, żeby oferując szerzej swoje usługi wiedzieć, co muszę poprawić, a potem w trzecim kroku otrzymywałam od nich po prostu rekomendacje w zamian za to, że zrobiłam, że dałam im tą wartość za darmo. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Czy wiesz, jakie jest moje ulubione słowo? Nie od kilku lat, ale
od 2005 roku, kiedy zaczęłam tworzyć mój sklep internetowy, zupełnie niezwiązany z tym, co teraz zrobię. Już wtedy to, na co zwracałam uwagę, to to, czy mój biznes będzie skalowalny. I jako dodatkowa porada dla Ciebie, zawsze zastanawiaj się, jak będziesz tworzyć produkty, czy te produkty mają przyszłość i będą możliwe do rozwinięcia na innych rynkach, na większych rynkach, albo po prostu ich sprzedaż będzie możliwa na większą skalę. I na koniec, nie masz być niewolnikiem swojego biznesu. Ja też tego nie chcę i nie chcę być niewolnikiem mojego biznesu, dlatego staram się czerpać z życia to, co najlepsze, ale oferować też innym pomoc w dążeniu do tego, żeby mogli spełniać swoje marzenia. Jeżeli chcesz rozwijać swój biznes online i coraz bardziej idziesz w kierunku właśnie tej drogi, zapraszam Cię serdecznie na stronę www.akademiasmartbrand.pl. Akademiasmartbrand, pisane razem.pl. Tam albo znajdziesz materiały wideo, bardzo, bardzo wartościowe, albo, uwaga, znajdziesz miejsce, gdzie będziesz mógł zostawić swój mail i ja prześlę Tobie informację, kiedy rusza kolejna edycja Akademii, ponieważ Akademia nie jest otwarta ciągle. W najbliższym czasie będzie ruszała kolejna edycja Akademii, więc śpiesz się, wejdź na stronę Akademii, zostaw swój mail, a ja mailowo poinformuję Cię o kolejnych krokach. W pierwszym kroku otrzymasz link do bardzo wartościowych materiałów, do filmów, na których rozwijam te punkty, o których dzisiaj mówiłam. Także do zobaczenia w Akademii. Na stronie Akademii opisałam, dlaczego stworzyłam Akademię, czym się dzielę w Akademii i dlaczego zachęcam Cię do tego, żebyś zainteresowała się lub zainteresował właśnie rozwijaniem swojego biznesu online. To nie musi być Twoje główne zajęcie, to może być na razie ułamek, coś, co dopiero zapoczątkuje Twoją drogę w tym kierunku, ale ważne, żeby zacząć się już teraz tym interesować, bo już wiele elementów możesz zacząć wprowadzać, zanim zaczniesz jeszcze sprzedawać. Ja też wiele elementów wprowadziłam, zanim przeszłam do sprzedaży, ale dzięki temu miałam już potem bazę osób, które były zainteresowane moim tematem i moimi działaniami. Czy są jakieś korzyści z prowadzenia biznesu online? To, co powiedziałam na początku, mój biznes prowadzę tak naprawdę z laptopa, czyli mogę go prowadzić wszędzie, gdzie mam dostęp do internetu. Mam też czas na to, żeby więcej czasu spędzać z moimi dziećmi, bo mam ten czas bardziej elastyczny, czyli dzielę pracę na pory, które mi pasują. Mam też możliwość poznawania niesamowitych ludzi, podróżując i uczenia się nowych rzeczy. Nie każdy ma takie marzenie jak ja, żeby podróżować po świecie i nagrywać takie filmy w różnych miejscach, zupełnie spontanicznie, ale jeżeli Ty nawet masz inne marzenia, to też możesz je realizować, bo po prostu zyskujesz swobodę. Podsumowując, pierwsze, jaki jest w ogóle Twój model biznesowy, co chcesz sprzedawać, w czym jesteś dobry. Drugie, klient. Klient jest bardzo ważny, musisz się z nim po prostu zaprzyjaźnić, musisz go znać na wylot. Trzecie, jak będziesz dystrybuować swoje treści, jak w ogóle będziesz kierować ruch, zastanów się nad tym. Czwarte, jak zamienić odbiorców w klientów, czyli twórz listę mailingową, nawiązuj z nimi relacje. Piąte, dopracuj swoją sprzedaż online, czyli pamiętaj o rekomendacjach i pamiętaj o tym, żeby Twój biznes rozwijał się i był skalowalny. Powodzenia! Nagramy jeszcze jeden film. Do zobaczenia w następnym filmie.